Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie 28 grudnia. 28 grudnia to w tradycji kościelnej Dzień Niewinnych Dzieci, przeżywany na pamiątkę wydarzeń opisanych w Ewangelii Mateusza. Mędrcy, poinformowani przez Heroda, gdzie miał urodzić się obiecany Mesjasz, ruszają do Betlejem. Jednak po spotkaniu z Jezusem, ostrzeżeni przez anioła, wracają do domu inną drogą. To skutkuje okrutną reakcją Heroda, by zabić w Betlejem i w całej okolicy chłopców poniżej 2 roku życia. Nie wiemy zbyt wiele na temat tego wydarzenia. Jest ono opisane jedynie w tej Ewangelii. Nie wiemy, ilu było tych chłopców. Bibliści różnie szacują. Biorąc pod uwagę wielkość wioski, najbardziej prawdopodobne rzędy liczb 20-30 osób. Niezależnie od statystyk, to jedna z najmroczniejszych historii całego Nowego Testamentu. To symbol wielkiej wrogości względem Ewangelii. Bo oto Boży Syn, który ma przynieść zbawienie całej ludzkości, a zatem i królowi Herodowi. Chłopiec, który wcale nie chce zabierać mu królestwa, bo jak powie później, jego królestwo nie jest z tego świata. Ten chłopiec musi podążać w drogę wraz z rodzicami do Egiptu. Staje się uchodźcą. Jakże inaczej brzmią być może te słowa, gdy na własne oczy widzimy dramat uchodźców spowodowany rządzą władzy, nienawiścią, chorymi ambicjami czy wręcz szaleństwem. W historii z Ewangelii Mateusza po raz pierwszy widzimy, jak Ewangelia o Bożym Synu szokuje i nie wszyscy będą gotowi ją przyjąć. Może dostrzegasz to również w swoim życiu. Może nie w tak dramatyczny sposób, że musisz uciekać ze swojego domu ze względu na wyznawaną wiarę, choć takie sytuacje też się przecież zdarzają. Może trudno było spotkać się przy świątecznym stole z rodziną, która kompletnie nie rozumie twojej wiary i twierdzi, że wierzysz w zabobonę. Może ze względu na wiele różnych przyczyn kompletnie nie czułaś świątecznej atmosfery i w środku lub na zewnątrz płakałaś niczym Rachel, wyrażając ból tęsknoty, cierpienia zdrowotnego lub emocjonalnego, wynikającego być może z samotności. A być może czas świąt był piękny, wspaniały. Wszystko potoczyło się tak, jak miało. Ale teraz trzeba wracać do codzienności. I może boisz się tego, co przyniesie 2023 rok? Czy nadejdą prognozowane podwyżki cen? Czy nasz kraj nadal będzie bezpieczny? Czy zachowam pracę? Czy moi bliscy będą zdrowi? To tylko kilka z pytań, które mogą nas nurtować. Czy płynie jakieś pozytywne przesłanie z dnia 28 grudnia w kontekście Dnia Niewinnych Dzieci? Ewangelista Mateusz wiąże tę historię z przesłaniem proroka Jeremiasza o niewoli ludu izraelskiego. I kiedy sięgniemy do 31 rozdziału Księgi Jeremiasza, przeczytamy tam, że w reakcji na postawę Rachel, która płacze, która bardzo przeżywa to, co się wydarzyło, która jest w rozpaczy, Bóg mówi: powstrzymaj swój głos od szlochu i od łez twoje oczy, bo twój trud będzie nagrodzony. Twe dzieci powrócą z kraju wroga. Jest nadzieja dla twego potomstwa. Wrócą synowie do swej krainy. Pan Bóg zapowiada odnowę i zawiązanie nowego przymierza. A zatem nawet w obliczu takiej tragedii, nawet w sytuacji krzywdy, zbrodni, rozpaczy, Bóg nie opuszcza swoich wybranych. W tym, przez co przechodzisz, nie jesteś sam. Twój krzyk, twoja gorycz
to wszystko nie jest Bogu obojętne. Nawet gdy myślisz, że wszystko stracone, to do Niego należy ostatnie słowo. Jego Syn wrócił z Egiptu, aby przynieść zbawienie całej ludzkości. Wiemy, to będziemy świętować, jeżeli Pan pozwoli, już za kilka miesięcy, że po Wielkim Piątku nastąpiła Wielkanoc. I jako chrześcijanie ufamy, że śmierć zostanie przezwyciężona przez życie. Tej świadomości Wam życzę na dziś, na ten poświąteczny czas, na każdy kolejny dzień, który przed nami. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.